Cześć, witajcie. Przed chwilą odbyło się losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów sezonu 2020-2021 i poznaliśmy cztery naprawdę bardzo ciekawe pary, ponieważ zmierzą się w nich Manchester City kontra Borussia Dortmund, Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain, a więc w ćwierćfinale będziemy mieli powtórkę z finału z poprzedniego sezonu. FC Porto, które sensacyjnie wyeliminowało Juventus, tym razem zmierzy się z londyńską Chelsea. No i ostatni, niesamowicie ciekawy, ćwiercinał Real Madrid kontra FC Liverpool, a więc okazja dla Liverpoolu na rewanż za ten pamiętny finał sprzed trzech sezonów. Oj, będzie na pewno ciekawie. No i od razu zostały wylosowane pary. Półfinałowe, ponieważ zmierzą się w nich zwycięzca meczu City BVB kontra Bayern PZ, a więc na pewno nie będzie finału City kontra Bayern, ponieważ te dwa kluby prawdopodobnie zmierzą się ze sobą w półfinałach. Oj, będzie ciekawie. No i w drugich, druga para półfinałowa to będzie prawdopodobnie Chelsea kontra. Może Liverpool? Oj, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Piszcie, jakie są wasze typy. Kto według was awansuje dalej. No ale nie tylko Liga Mistrzów, ponieważ została wylosowana również Liga Europy. Ćwierć finały Granada, która debiutuje w Lidze Europy w europejskich pucharach w ogóle w tym sezonie. Zmierzy się z Manchester United, który jednak tu będzie faworytem. Yy, drugi ćwiercinał ciekawy. Ajax kontra Roma. Wyrównany mecz. No nie wiem, ja bym tutaj Roma chyba typował, że awansują dalej. Yy, no i trzecia para ćwierćfinałowa, Dynamo Zagrzeb, które sensacyjnie wczoraj 3 do zera pod ogrywce Tottenham. Tottenham. Misław Orsyć, bohaterem z hat -trickiem. zmierzy się tym razem z Villarealem. No i ostatni finał Arsenal kontra Slavia Praga. Tutaj Arsenal będzie faworytem, ale no tutaj na pewno w tych dwóch meczach Villarreal arsenal Takie według mnie będą półfinały, ale na pewno nie wolno odbierać szans tym klubom słabszych liga, więc Chorwacji i Czech będzie ciekawie. Także tutaj typuję Villarreal arsenal no i w drugim półfinalem United kontra Roma. I pamiętajmy, że w tym sezonie finał Ligi Europejskich odbędzie się u nas w Polsce, w Gdańsku. Niestety prawdopodobnie bez kibiców, ale taki angielski finał w Gdańsku, Manchester United kontra Arsenal, chętnie bym obejrzał. Nie wiem jak wy, także piszcie co myślicie o tych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. No i do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.